Witajcie, dzisiaj ekipa weekendowego malowania przyjechała do miejscowości Huta Nowa. Piękne, malownicze tereny Gór Świętokrzyskich, wspaniałe widoki podczas podróży. Jesteśmy tutaj dlatego, że zaprosiły nas dwie przemiłe dziewczyny, siostra i mama Piotra, którego pokój będziemy malować. No, są już chłopaki. Cześć. Witam. Fajnie, że jesteście. Zaczynamy z impetem. Dobry, zaglądam przez okienko. Witam, Marlena. Witam, Marcin. Dobra. Nasi fachowcy, specjaliści od malowania dekoracyjnego. Kochane dziewczyny, tak, przyprowadziłam ekipę i piękną pogodę. Malujemy pokój dla chłopaka, dla Piotrka, z tego co dobrze pamiętam. Tak. Prowadźcie dziewczyny do pokoju, chcemy zobaczyć. Jak tu fioletowo, ale też bardzo smutno, bo jednokolorowo, prawda? Smutno i tak, bym powiedziała, neutralnie, tak nie do końca wiadomo, kto tu mieszka. A tu pokój młodego człowieka. Ile ma lat, Piotrek? 15. 15, no to musimy... że pełen energii facet, to potrzebuje tak, taki pełen energii... sportowiec, pokój. O, dobrze wiedzieć. Taki pokój z charakterem chyba trzeba zrobić, nie? Tak. No bo teraz będzie już tylko do góry, z latami, że tak powiem, więc coś takiego z przytupem. Coś zaraz wymyślimy. Ja tutaj ciebie muszę dzisiaj włączyć, żebyś coś takiego męskiego, fajnego zrobił. Niestety musimy was przeprosić, dlatego że my tu będziemy teraz tworzyć koncepcję, a was poprosimy dopiero na rozliczenie, na z efektu końcowego. Dobrze. Dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia. A my co panowie, zabieramy się za? Za zabezpieczenie powierzchni, czyli obklejamy futrynę, ościeżnicę, listwy, kratkę wentylacyjną. Wszystko co się da zabezpieczyć, zabezpieczamy. To ja biegnę po taśmie. Jesteście encyklopedią po prostu chodzącą, jeśli chodzi o to zabezpieczanie. Słuchajcie, czas na wprowadzenie niesamowitych zmian w pokoju Piotra. Zmiany będą takie futurystyczne. Mianowicie, grafitowa ściana, ciemny grafit. Ściana dekoracyjna. Tak, to jest ściana dekoracyjna. Rozjaśnimy to dookoła sobie razem z sufitem. I co na tej ścianie dekoracyjnej? No, zaskocz mnie. Zaskocz mnie mistrz. Coś, co będzie imitowało lasery. Lasery? Ciężko wytłumaczyć. Kamilowi mniej więcej już wytłumaczyłem wcześniej, jak to ma wyglądać. To będą takie pasy o nieregularnej szerokości, zwężające się bądź rozszerzające w takich fajnych... Taki jakby promień? Tak, coś takiego jak promień. Chyba wiem już o co w bardzo agresywnym kolorze, czyli coś mocnego, czerwonego. Aha. Jeden czerwony, dwa czerwone, trzy czerwone, kilka czerwonych takich promieni. Dodatkowo stonujemy to jaśniejszymi kolorami. To może przy okazji ten filar pomalujemy na czerwono. Na czerwono? O, bardzo fajny pomysł, żeby wzmocnić jeszcze ten efekt czerwonego, bo ty też mówisz głównie o kolorze grafitowym, popielatym, a tutaj, żeby tak troszeczkę więcej powera więcej było. Więcej energii. Tak, ta energia z tego czerwonego będzie super. Rozumiem, że używamy zielonej taśmy. Do odcinania kolorów i zrobienia laserów. No tak, bo te pasy będą miały prościuteńkie krawędzie. Ale zwężające się. Ale zwężające się. Bardzo fajna koncepcja, działajmy, bo już nie mogę się doczekać efektu końcowego. Za chwilę, pierwsze pomalujemy sobie sufit, a później zajmiemy się ścianą dekoracyjną. Kamilu, jak rozumiem, przygotowujemy się do malowania ściany dekoracyjnej. Bardzo mnie dzisiaj Marcin miło zaskoczył doborem tych kolorów. Nie wiem, co o nich sądzisz. No myślę, że są super i możesz sobie maznać. Mogę sobie maznać. Zobacz ten kolor, jak wygląda na ścianie. Właśnie bardzo mnie ten kolor interesuje. Nalejesz mi? Tak. Bardzo mnie ten kolor interesuje, dlatego że jest taki niejednoznaczny. Ciężko go nazwać. Tyle mi wystarczy. Przypomina mi trochę taki rysik do ołówka. Teraz zobaczymy, jak wygląda na ścianie. A to dopiero pierwsza warstwa. Moim zdaniem jak pod te lasery to będzie super. Super, podstawa.
Podłożę pod naszą ścianę dekoracyjną, widzę fajnie, że jest przygotowane. Tak, tak, tutaj z tą ścianą akurat skończyliśmy. Zająłeś się, widzę tutaj malowaniem trzech pozostałych ścian na jasno. Dokładnie. Ja czuję moralny obowiązek, żeby ci pomóc. Proszę cię bardzo. Idę po wam. Ale wydaje mi się, że dlatego nam tak fajnie wyschły ściany szybciutko. Tak, czyli tak, mamy wszystko zrobione, pomalowane podkłady z wyjątkiem tego, co nam Rafał tutaj świetnie wymyślił, tego czerwonego komina. I kiedy promienie, kiedy te lasery, o których mówił Marcin? Myślę, że już teraz możemy... Możemy już teraz, naprawdę? Tak. Naprawdę, naprawdę, tak, tak? Tak, farba już jest sucha. Można czyli bierzemy się za wyklejanie. To, że lubisz grać w piłkę, to widzę, ale powiedz mi, co jeszcze lubisz robić w wolnym czasie, bo widziałem zaparkowany skuter przed domem. Twój? Mój. Lubię nim jeździć. Aha, długo go masz już? Rok. Rok, a trzeba mieć na skuter jakąś kartę motocyklową, motorową? Trzeba. Trzeba mieć, masz, tak? Mam. Okej, okay, a powiedz mi tak, jakie kolory byś chciał mieć u siebie w pokoju, albo jakiś byś nie chciał mieć, tak? To chciałbym mieć niebieski. Niebieski, jakie jeszcze ci się podobają? Czerwony. Czerwony, okej. Okay. A nie chciałbyś jakiego koloru? To różowego, tradycyjnie. No to, że różowego, no to normalne, prawda? Wiesz co, to ja sprawdzę, pobiegnę do chłopaków i upewnię się, trzeba by na pewno nie obudzić się jutro rano w różowym pokoju. Mamy 5 pasów, tak? Tak jest. Czerwony, czerwony, popielaty, czerwony i... I popielaty. I popielaty. Najpierw popielate i to pokrywają czerwone. Dokładnie. Prosta sprawa. Tak, maluję, bo już nie mogę się doczekać. Ja nie mogę się doczekać zrywania. Kamilku, po raz kolejny jestem pod wrażeniem twojego tempa, waszego tempa pracy, bo jak zwykle ekspresowo. Bardzo jestem ciekawa już efektu. Możemy odebrać tasiemkę? Tak, możesz spróbować zerwać taśmę. Zobaczymy, jak to wszystko wyszło. O, jest pięknie, jest piękna jest super. Krawędź. Fantastyczne te lasery. Kamilku, to ja tu będę dzielnie zrywać taśmę, a ty wołaj Marcina. I bierzemy się za sprzątanie. Sprzątanie.
Panowie, pomimo, że nie jestem 15-letnim chłopcem, jak widać na załączonym obrazku, bardzo mi się ten projekt podoba, akceptuję go w 100%, super wykonanie i super pomysł twój, Marcinku, po raz kolejny cię chwalę, dynamicznie te lasery robią swoje. Pokój stricte młodzieżowy, tak, przede wszystkim. Kolory, kształty. Bardzo mało pracy, chłopaki się tak, nie szybko. Proste. A więc Migusie. Mamy rodziców. No. Co tu? I Piotra przede wszystkim. Piotra przede wszystkim. Uwaga, uwaga, zapraszamy. Prosimy, prosimy. Zapraszamy, zapraszamy. No, ciekawe. No i super. Jak się podoba? Świetnie. Kolory w porządku, Piotrek. Ładne. 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 Nie ma żadnych niebezpiecznych fioletów. Piotrek się obawiał od sobie kolory. Nie ma. Ale efekt jest. I ten zamysł. Zamysł ciekawy, prawda? Ciekawy. Sama byłam zaskoczona. Dzisiaj zostałam zaskoczona przez moją męską część ekipy. Pokój na stolatkę na 100%. Tak. I jeszcze pokój dla chłopaka. Super. Świetnie. Ładnie. Marcinku, okazuje się, że mężczyzna potrafi zaskoczyć kobietę bardzo pozytywnie projektem, który wykonałeś. Naprawdę bardzo mi się to podobało. Taki dynamizm tam teraz jest w tym pokoju na ścianie. Jestem z niego dumny. Ja też jestem z ciebie dumna. A wy nie zapominajcie, że za tydzień mamy 1 czerwca, Dzień Dziecka i kolejny odcinek weekendowego malowania. I na pewno się zainspirujemy Dniem Dziecka. A teraz chodź na spacer po pracy, po tej pięknej miejscowości.